Stawianie granic to ważna umiejętność. Pomaga ona wieść życie w zgodzie ze sobą, ograniczać napięcia, budować służące nam relacje, generować wyniki i wieść pełne sensu życie. Stawianie granic ma swój początek wewnątrz. Informacja w postaci emocji, myśli, poczuć potrzeb, o ile jest odczytana wewnątrz, może stanowić fundament uzewnętrznionego ustanawiania granic w relacjach z sobą, w relacjach, w grupie i w świecie. Samoświadomość jest więc podstawą stawiania granic w różnych sytuacjach. Ćwiczenia, jakie przedstawiamy Ci poniżej, obejmują różne aspekty stawiania granic i zapraszają do ich uczenia się w trybie: warsztatów grupowych, ćwiczenie przepychanie, ćwiczenie sprawdź, co się stanie, jeśli, ćwiczenie do realizacji w parach. Wskazana jest demonstracja przez prowadzącego pozycji wstępnej z ochotnikiem. Dalsze prowadzenie uczestników. Kolejne elementy ćwiczenia komunikowane będą w trakcie przez prowadzącego. Osoby stają naprzeciw siebie w parach. Umawiają się, kto jest osobą A, kto osobą B. Unoszą dłonie na wysokość twarzy i wzajemnie opierają dłonie na dłoniach, stojąc naprzeciw siebie. Stykają się dłoni. Osoba A ma za zadanie napierać na dłonie osoby B. Osoba B ma za zadanie reagować w zgodzie ze sobą, odpowiedzieć naporem, cofnąć się się, stawiać opór, zmieniać swoją reakcję zależnie od tego, jak postrzega sytuację. Następnie następuje zmiana ról w parze. Osoba B jest napierającą. W dalszej kolejności zaproś grupę do analizy, przyglądania się temu, co się działo. Eksplorujcie reakcję na nacisk. W większości opór, który wywoływał więcej nacisku. Eksplorujcie te relacje, w których nie nastąpił o opór. Naciskający przekroczył granicę naciskanego. Eksplorujcie sytuację, w której obie strony naciskały bardziej i żadna nie ustępowała. Konflikt. Przyjrzyjcie się emocjom i myślom, jakie się pojawiły w toku tego zadania. Zauważcie reakcje, które chcieliście podjąć, ale zrezygnowaliście z nich z jakichś powodów. Wariant B. Wróćcie do ćwiczenia i teraz niech osoba naciskana powie wyraźnie, ale spokojnie dość, stawiając tylko minimalny opór. Jaka będzie reakcja naciskającego? Zaobserwujcie to. Wariant C. Zróbcie kolejny taki eksperyment, że osoba naciskana bez ostrzeżenia wycofa cały swój opór, odsuwając gwałtownie ręce i odsuwając się na bok. Co się stanie z naciskającym, jak się poczuje odsuwający, jak zmieni się energia tej interakcji? Co się stanie z naporem? Wyciągajcie wnioski na temat optymalnego sposobu oddziaływania naciskanego w tym ćwiczeniu. Jak stawiać granice nacisków czy nacisk rodzi nacisk, czy ustąpienie pola to również sygnalizowanie granicy? Zauważcie, co się dzieje z osobą napierającą, kiedy przestajecie stawiać opór, walczyć i kiedy ona traci oparcie w waszym oporze, co sprawiło, że napór znikł. Zauważcie, jak zmieni się życie wasze, jeśli zaczniecie stawiać granice zamiast uciekać lub wchodzić w konflikt. Ćwiczenie: Smakołyki. Ćwiczenie pozwala zaobserwować proces stawiania granic wewnątrz siebie w dialogu wewnętrznym. Daje możliwość by zauważyć wewnętrzny dialog, w którym pojawiają się głosy ujmujące się za postawieniem granicy i takie, które pozwalają ją innym przekroczyć, a także te, które do tego zachęcają kusząc przyjemnością czy przynależnością. Dostarczamy na salę pracy różnego rodzaju smakołyki, cukierki, owoce, orzechy i ziarna. Mogą być w pojemnikach, na talerzach itd. Mogą być dostarczone przez prowadzącego, a mogą być przyniesione przez uczestników. Grupa siada w kręgu dość blisko osoba do osoby. Wariant pierwszy. Dwie osoby mają za zadanie częstować uczestników smakołykami. Wariant drugi. Naczynia ze smakołykami krążą pomiędzy uczestnikami swobodnie w kręgu. W każdym z wariantów robimy to możliwie długo. Nie ulegamy odruchowi zaprzestania ćwiczenia z powodu upływu czasu czy pytających spojrzeń uczestników. Zadaniem prowadzącego jest utrzymywać w toku proces dostarczania smakołyków. Pozostawiamy przestrzeń wyboru osobom. Czekamy na to, aż uczestnicy zaczną odmawiać sobie przyjmowania smakołyków, czując przesyt, nadmiar, kontaktując się ze swoją granicą w przyjmowaniu tego co dobre. Zapraszamy grupę do analizy, czy i kiedy uczestnicy przestali częstować się, z jakiego powodu nie przestawali czerpać smakołyków. Jak wpływało na nich to, że inni nadal czerpali? Co z tymi, którzy nie przestali, z jakiego powodu nadal czerpaliście, czy nie mieliście dość? Jakie przekonania stały za tym, by nie odmawiać, nie poszukiwać swojej granicy przyjmowania? Co sprawiło, że część uczestników przestała pobierać więcej smakołyków? Kto postawił sobie granice czerpania i obciążania swojego ciała spożywaniem cukru? Ćwiczenie przyjmowanie zadań. Ćwiczenie wspiera zauważanie wewnętrznych granic i stawianie ich w świecie i w relacjach, zwłaszcza kiedy mamy przyjmować obciążenia, zadania i w relacjach. Może odbywać się w trójkach, parach, bądź w wariancie pokazu ochotników dla pozostałych. Wariant pokazu, zwłaszcza powtórzony kilka razy, może być formą najlepiej ilustrującą proces stawiania bądź niestawiania granic. Ochotnik, a staje w eksponowanym miejscu. Pozostali uczestnicy lub ochotnicy, pozostali obserwują, mają za zadanie dostarczać dary ochotnikowi. Nie podajemy ochotnikowi instrukcji zachowania w tej sytuacji. Jego zachowanie, a także kolejnych ochotników będzie stanowiło przedmiot obserwacji i uczenia się dla pozostałych. Każdy wariant zachowania tej osoby będzie okazją do analizy i wnioskowania później. Zapraszamy więc kilku ochotników kolejno do tego samego ćwiczenia. Prowadzone może przygotować przedmioty stanowiące dary. Mogą to być dowolne przedmioty, jak książki, teczki, przybory piśmienne, garnki, talerze, szczotki do zamiatania, worki na śmieci itd. Cokolwiek znajdziemy w przestrzeni pracy. O ile są to przedmioty wrażliwe, są szczególnie przydatne do zadania, jednak należy zabezpieczyć je przed zniszczeniem. Szczególnym wariantem przedmiotów darów są balony. Po nadmuchaniu można zrobić na nich napisy symboliczne, jak na przykład czas, przyjemność, odpoczynek, kawa, słodycze, przyjaźń, mieszkanie, pieniądze, samochód, rozmowa, wakacje, praca i te balony są bezpieczne. Kształt i miękkość pozwalają na przyjmowanie ich wiele i łatwo ukazują nadmiar. Podobnie mogą zadziałać na przykład kartony, ale jednak ich krawędzie i waga mogą utrudniać przyjmowanie większej ilości. Darowujący powinni starać się za wszelką cenę podarować swoje przedmioty. Kiedy ochotnicy będą mieli już zajęte ręce, ramiona i tepe, powinni próbować układać dary na nich w inny sposób. Mocować sznurkiem i tepe, o ile ochotnik nie odmówi przyjęcia daru, można też układać je na stopach. Mocować do ubrania i tepe. Jednak prowadzący nie powinien tego fragmentu ujawniać, a jedynie mieć gotowość do tego i wspierać, o ile uczestnicy sami tak zaczną działać. Ochotnicy będą prawdopodobnie starali się je przyjmować i zgodzą się na przekraczanie granic. I ten proces stanowi przestrzeń analizy i uczenia się. Pytania: co powodowało, że przyjmowaliście dary? Jak wam się przyjmowało? Kiedy zdaliście sobie sprawę, że już za dużo macie? Ile więcej przyjęliście, niż mogliście? Jakie wewnętrzne sygnały za dużo pominęliście? Jak należy sformułować informacje o waszej granicy? Jakie wnioski z tego? Jak zmieni się wasze życie, kiedy będziecie wcześniej stawiać granice? Ile faktycznie możecie brać na siebie? Ile przyjmiecie? Czy to coś stałego, czy może się zmieniać? Ćwiczenie: Bliskość i dystans. Ćwiczenie ukazuje proces stawiania granic, regulacji dystansu, w jakim przebywamy z różnymi osobami w grupie oraz poziom obecnych umiejętności w tym zakresie. Ochotnik siada w wybranym miejscu w sali, otacza się dowolnie liną na znak swoich granic. Może dodać jakieś szczególne oznaczenia, na przykład rysunki na kartkach papieru wokół swojej przestrzeni, na przykład rysunek psa, drzwi, klucza WG uznania. Pozostałe osoby w grupie tworzą linię, stając ramię w ramię, tak żeby będący w swojej przestrzeni ochotnik mógł siedzieć. Po prostu w kręgu liny oznaczające jego granice i widzieć każdą z pozostałych osób w podobnej odległości od siebie. Ochotnik zaprasza po imieniu kolejne osoby bliżej siebie pojedynczo. Każdą z nich kieruje w swoją stronę przy pomocy instrukcji typu bliżej dalej. Stop, podejdź, odejdź wystarczy, w odpowiednim dla siebie tempie. Ochotnik może zmieniać zdanie, przysuwać innych bliżej i dalej siebie postawić obok i za sobą. Jeśli zechce, to jego wybór może też kogoś nie zaprosić wcale, bądź bliżej niż na początku ćwiczenia. Jeśli liczebność grupy na to pozwala, dobrze by przeprowadził to działanie ze wszystkimi, może też tylko z wybranymi osobami. Ze szczególną uwagą należy obserwować siebie i swoje uczucia to główna wskazówka dla ochotnika i osoby podchodzącej. Jakikolwiek dyskomfort wewnętrzny jest oznaką, że osoba podeszła za blisko. Chodzi o rozpoznawanie w sobie tej gotowości na kontakt lub potrzeby postawienia granicy. Ochotnik może mówić, że czuje się lepiej, gorzej z tą bliskością, zanim podejmie decyzję, że osoba może podejść bliżej lub dalej. Może też werbalizować emocje, odczucia i myśli związane ze zbliżaniem się tej osoby. Osoba podchodząca również może zdecydować, jak blisko chce podejść i ujawnić to zapraszającemu osoba podchodząca. Może odmówić wykonania instrukcji zapraszającej nie może odmówić akceptacji granicy ochotnika. Po wykonaniu serii takich doświadczeń grupa siada w kręgu i analizuje proces stawiania granic. Jak się czuliście, kiedy osoby do Was podchodziły? Czy zapraszanie i oddalanie osób było łatwe? Jak to jest, jak ktoś podejdzie za blisko, co trzeba zrobić? Skąd możemy wiedzieć, że możemy podejść bliżej? Jak to jest w życiu, kiedy pozwolimy komuś podejść za blisko? Jak to jest, kiedy nie spróbujemy zaprosić kogoś bliżej, kiedy chcemy? Po czym poznać optymalną odległość w relacji? Jak wyregulować dystans bliskość w relacji? Czego decyduje się robić więcej, a czego mniej? Ćwiczenie: wirujący krąg. Ćwiczenie ilustruje umiejętność stawania za sobą, wyłamania się z grupy, podczas gdy inni wykonują to samo zadanie. Uczestnicy krążą możliwie szybko po sali. Krok marszowy, nawet bieg, osoby mogą mieć różne tempo, jednak wszyscy muszą się szybko poruszać po sali. Zadanie jest określone jako wirujący krąg wszystkich osób. Jego warunkiem jest to, że wszyscy poruszają się w ten sam sposób. Prowadzący podtrzymuje uczestników w ruchu, dopinguje, by nie przestawali pomimo upływu czasu. Zachęca do dalszego wysiłku, do zwiększania wysiłku. Po upływie znacznej ilości czasu, np. 5 minut, używa do dopingowania perswazji typu inni też to robią. To dla Ciebie najlepsze. To Ci służy. Ruch to zdrowie. Paradoksalnie prowokujących do odmowy prowadzący, generuje to napięcie z pozoru, zachęcając tylko uczestników. Zaprasza też do samoobserwacji swoich odczuć i potrzeb. O ile osoby zatrzymują się, zwalniają, wyłamują się z grupy, prowadzący nie powinien zwracać na to uwagi, pozwalając im na takie działanie. Po zauważeniu znacznych oznak zmęczenia zatrzymujemy krąg i zapraszamy do odpoczynku na siedząco. Uważamy na rozproszenie, działamy by nie zaszło, nie robimy przerwy, nie zgadzamy się na luźne rozmowy. Krąg siada, by wyrównać oddech, pozostając w kontakcie z doświadczeniem. Zapraszamy grupę do analizy zdarzeń. Jak wam się ruszało? Co was trzymało w ruchu? Jakie mieliście myśli i emocje, jakie potrzeby w was się ujawniały? Kto z was pozwolił sobie na zaprzestanie ruchu? Kto z was krążył do końca? Jak to byłoby się zatrzymać? Jaką korzyść mieli ci, którzy się zatrzymali lub zwolnili? Co sprawiało, że tak długo zwlekaliście? Z czego zrezygnowaliście, godząc się krążyć jak pozostali? Jaki wpływ miała grupa? Jaki wpływ na Was miało prowadzenie? Dopingowanie? Jak to jest postawić granicę, stanąć za sobą i sprzeciwić się ogólnie przyjętej normie? Jakie są zagrożenia związane z takim zachowaniem?